Witam wszystkich, zapraszam na Wasteland 2. Ostatnio szukamy tutaj w obozie kolejarzy jakiegoś handlarza z prawdziwego zdarzenia, bo brakuje mi apteczek. No i tu tak łażę i dookoła i sprawdzam, czy coś ciekawego się tu nie znajdzie. No, jakaś skrzynka na naboje. O, całe mnóstwo. Zamknięte. Dobra. Trudne. A, spróbujemy. Ło, udało się. Ładnie. Co to ja? Tu jest jeszcze jakiś safe. Kastet. O, ciekawe. Dobra, zobaczmy. Co do kastet. Broń sieczna, bijatyka. Dlaczego to, no, dla kogo to będzie? Bijatyka, czyli dla Bronsona. Ale na razie... Bijatyka, tak, dla Bronsona. Okej. W razie bomby rurowe używa. 3 punkty. 6 i 9. Okej. Coś fajnego. Okej, to wszystko. I tu chyba się nie da przejść. Nie. Na czym nie robię? Muszę się wrócić. Jestem po drugiej stronie tego muru. To gdzieś nie było przejścia, nie? Dobra. Czyli tu handlarza nie ma, tylko ten jakiś narkotyki, kasy nie miał. To mnie interesuje. Mam wrażenie, że tu coś przeoczyłem. O. Na przykład tu. I tu. Dobra. Dobra, najpierw zobaczymy to. Bar. A to jakiś napijaczony koleś. Samuel. No, jakiś spoko gościa. O czym nie wiesz? O niczym zupełnie nic nie wie. Opylała go żałem. Czy znasz strażnika imienia Mas? Nie, nie, nie. Nie wiem, o czym mówicie. No i dobra, i tu go. Słyszałeś, co robimy z łgarzami? Cwaniak może być? Okay. No, przyznał się. Dobrze, proszę, nie róbcie mi krzywdy. Podróżował z Asem. Coś na niego polowało, dlatego drugą noc odwrócenia od kolejarzy. Zginął. Prawie zapomniałem, wziąłem jego dziennik, zanim ruszyłem szukać pomocy. Super. Gdzie znalazłeś dziennikarza? Asa.
Znalazł go w plecaku tej istoty i zabrał go. Miał zamiar oddać. Nie chcę go. Jak zginął as. Straszliwa walka. Coś rozdarło asa jak piła. Strzelił kilka razy, ale potwór nawet nie zwrócił na to uwagi. A potwór zabił asa i zabrał jego walizkę i zaczął się z nim oddalać. Nie mógł chodzić, bo strzelił mu w jedną nóg. Aha. Nie odszedł daleko. Po chwili wypił z niego cały olej i tylko leżał. Potem zgasły światełka w jego oczach i po nim. Co za coś. Co to było? Aha. No to wiadomo, co to było. No dobra, jeszcze się zapytajmy. Nie wie, co to było. Śnią mu się koszmary. Czy o brzytwie szatana słyszał? To też strażnik, prawda? Mówił o nim parę razy. Mówił, że podążają tym samym szlakiem. Tylko idą z różnych snów. Nie wiem, co miał na myśli. A co z gorzałą? Aha, jest wędrownym handlarzem gadziego soku. Sprzedaje w całych ustawach Hypul, Agrocentrum, nawet twierdzy strażnik. To wszystko. Do widzenia. No i dobra, mamy... Aha, wkurzyła się Angela. I zabiła go. No, trochę przegięła pałę. Gronkowicz się wkurzył. Gorkinowicz. No dobra, przeszukajmy go. Czy nie da się? Nie da się. A z tym pijaczyną da się pogadać? Dobra, co my tu pohandlujemy? Gadzi sok. Ja nie chcemy gadziego soku w sumie. A co on daje? Okej, mogę mu sprzedać cały szmelc, więc mu sprzedam. I nic nie będę od niego tu kupował. Co sądzisz o strażnikach? Jak to jest być topekaninem? Aha, żeby, że topekanie zawiadują pociągami, założyli to miasta, a ci drudzy tylko tu pracują. A co myślisz o tych drugich? Kiedyś byli klientami, zanim jeszcze kebab wykopał z naszego obozu. A teraz Casey James, czyli pewnie ich wódz, są na nich wkurzeni. Mają obóz przy nas, że właśnie dziwny, że to miejsce jeszcze nie szczezło razem z mieszkańcami. Pociąg. Jakoś pociągi nie jeżdżą. I to wszystko wina tego cholernego Casey'ego Jamesa. Był z niego dobry człowiek. Co ci przeszkadza w handlu? Aha, złoty gwóźdź się kłócą i... Symbol... honoru naszego plemienia. Gdybyśmy go stracili, nie bylibyśmy topkanami. Dobra, już nie ma co tu chrzanić z nim. Mariola i... Dobra, awansujmy. Już się trochę uleczą. Umiejętności, ona już jest ładnie. Bo cały czas zapominam, że mam tego zaklinacza zwierząt. Karabiny snajperskie. Czy ta broń energetyczna? No ja zbieram na to. Czy może percepcję? Dobra, damy to. Na Mariela. Trzyma. Więc to zbieramy na chirurga więcej. Dobra, okej. Wyłazimy stąd. Tu trzeba wyjść. Zobaczmy, co jest obok jeszcze.
Może tu będzie coś z bronią. Na pewno. Trochę towaru tu jest. Holiday. Fajne te rysunki są. Wkurzony koleś jakiś. Przyszliście na handel? Tak. Ale nie zdążymy, napadli mojego dawcy, zabrali mu 3 duże skrzynie, ale tego nie będę śmiał ostatni. Trzy oczywiste, może trochę, więc... Dobra. Możemy pohandlować. Dobra, mam 231, mało strasznie. Ale mogę sprzedać tak uszkodzone części broni. Trochę kasy za to dostanę. Spodnie ze szmelcu 8. Dużo ma ten Bronson. Może to bym rozmontował raczej. Tych bazów mam dużo. Granat ma jeden. To nic. Bardzo działa na mnie. No posprzedawajmy to, bo nic się nie przyda. No to wszystko, co mam. Jeszcze jest. Tą kamizelkę sobie zostawię. Dobra, sprzedajmy. I teraz, jak tu jest? Tu mi starczy. Tu mi też. Jeszcze bomba lunowa. Prowizoryczny tasak. Zaraz to jeszcze rozmontujemy. Bronson. Apteczka. Nie, to Mariola. Apteczki mi się przydadzą koniecznie. To zaraz. I amunicja do snajperki. A to jest... To jest chyba nie do snajperki. Nie, dobrze. Okej. Okay. Bronson ma spoko. Dużo bomb rurowych. To trzeba dać Marioli. Bo po co jemu? Angela ma też trochę za mało. Solidny magazynek, to mogę posprzedawać. Bo i to za sporo kasy. Tutaj zostawię 2. Bronson nie ma nic do sprzedania. Rasa przeciwsłoneczny. Żeby użyć. Efekt pościg ze skorpionem. Ciekawe. A bomba rurowa 45. Może sprzedam jedną, żeby mieć kasę na apteczki. Farba sprayu to nie wiem, po co się przyda. Ale zostawimy. No i dobra. Najpierw tak. Trochę dla amunicji dla armii Marioli. Okej. Okay. Aha, dobra, okej, okay, zostawimy tak na razie. Bronsonowi nie potrzeba. Na pewno to jest tam? Coś droga jakaś. Karabiny snajperskie, no to jest tam. 120, droga. Okay. Tu nie potrzeba i tu nie potrzeba i nie potrzeba. Dobra, wyjdźmy. I teraz rozmontujmy, co tam chcę. Czyli tak.
Mam chyba dwa takie pistolety. Na jeden sobie zostawię. Ten tasak mi niepotrzebny. Rozmontujemy i teraz tu ma Bronson. Róbmy tak. 19, 14, 5, 6. No to ten jest dużo gorszy. 3 przy, ten jest lepszy. Zasięg ma trochę gorszy. Dobrze, to jest niepotrzebne. Tu z powrotem to mu damy. Może teraz my spróbujemy dać tak, żeby tam tych topekan rozpitolił. 100 punktów obrażeń, 150. No, może najpierw zaczniemy od tej. Dobra. Tutaj taki sam, G43, a moja lama też ten. No to rozmontujemy też to. Ok. Motorowa osłonowa klatka. Może to nam Bronsonowi będzie bardziej profesjonalnie wyglądał. Nie, jakoś ta obrona ma to lepiej wyglądało. Może ta. A to też nie może zmienić. No to to samo. Dobra. To rozmontujmy. Tu jeszcze jest jakaś snajperka. 6 punktów. 6 punktów. 24. To to jest gorsze. Dobra. Rozmontować. Rozmontować. To też. Kurde, wszystko. O, to pojemny magazyn. Kurde, niepotrzebne jeszcze to. Też nic. Dobra. Okej, okay, tu się udało. Tu 8, trzeba jeszcze trochę dokupić. Tak. Okay. Aha. Tu. Do shotguna. Dobra. To może damy Marioli, bo ten pistolet mało nadaje. Ale ten za to mało punktów akcji zabiera. Dobra, teraz jeszcze pohandlujmy, kupmy. Kupmy apteczki. Dziesięć kupię. Prosty zestaw urazowy do zszywania ran. Mam taki, tego mnie bardziej handel. Okej, okay, dobra. Aha, i tu kupimy jeszcze amunicji tej. 10. Mariola ma 15. No dobra, zobaczymy. Czy to wystarczy. Od razu tą trochę uleczymy. Bronsona też by się przydało. Ten cały czas jest obciążony. Może jedną damy tej rakietnicę, żeby nie był obciążony.
Jeszcze tą uleczymy. Dobra. No i lecimy. Jeszcze zobaczmy, czy to wszystko w okolicy. Jeszcze tu mam. Tu mam jeszcze coś do zbadania. Dobra, to pójdźmy tam szybko. I potem do obozu złomiarzy. Pójdziemy. Czyli tutaj jeszcze dalej. O tutaj. Zobaczymy, co jest. Proszę sobie napiszę. Biegną. Jeszcze zobaczmy. Zobaczmy tutaj z tą laską na tym placu zabaw. I czy mam, nie pamiętam, czy już trochę. O, i teraz już mogę to rozbroić. Dobra, spróbujmy. Udało się, pięknie. Bomba. To czyste zło. Okej. I teraz mogę z tej strony też tu dojść. Do tego miejsca, tak? Zobacz tylko, czy po drodze nic nie było ciekawego. They turned him away from their doors. They chased him out of their yards. They threw rocks at him and laughed at his stories about robots coming back from the grave. So he cursed them. He told them that their train would wreck and that brother would turn against brother. Coś nadaje znowu. All of the men in the tribe would lose their left arm. And every single thing he said came true. The sorrows of a thousand aeons drowned in the tides of vengeance. The gods change their skins, but not their minds. And the shells of the living cast off their regret. Skoczmo, tu jest jakiś koleś. Zobaczmy, tam coś leży. Menel. Żółw. A tu co? Pod zwłokami leży okrągła odznaka strażników z gwiazdą i zwrotnymi tytułami BS. Może brzytwy szatana, może? Tak. Ok. A co z żółwiem? Tu jest coś do wykopania też. Zabawkowy komputer, drewniana przypinka i amunicja. Dobra. Spodnie Amigo. Jakieś lepsze, droższe. Żółw. O, jakiś żółw leży. Zaklinać zwierząt. Położymy go na brzuchu. Porażka. Żeby żółwia nie zabiła przez przypadek.
Dobra, udało się. Udało się przywrócić. Przywrócić żółwia. No dobra. I co, będzie dla nas walczył? Dobra. Zobaczmy te spodnie Amigo. Kto je wziął? Są spodnie Amigo. Oh my god, dobra. Zobaczymy może na tej. No nie, niech będzie dla tego. Dla mnie. Dla Tufa. Ach, ta spódnicy. No nie. Kombinezon. A jakby ta... Bo to są dwie takie same, mi się mylą, żeby je zmienić. O, tak będzie wyglądała fajnie chyba. Taka bojowa indianka, dobra. Spodnie Amigo. Dobra, niech będzie. Mega kozak teraz. Dobra, pogadajmy teraz tu z Menelem. Mogę się do was chcę się do nas przyłączyć. A chyba nie mogę mieć więcej już. Tak. O, może. To mogę, nie wiedziałem, że mogę mieć jeszcze jednego towarzysza. A co ten ma? Dwururka. Okej. Okay. Strzelby spoko, kasiarz i włamywacz i to wszystko. Nie wiem, czy to takie fajne. Nie mogę tego założyć. Nie? Nie wiem, czy jakiś inny bohater nie byłby lepszy. Ale tego Rafiego mogłem tutaj zwerbować. Idzie se żółw. No dobra. Tutaj chyba... Tutaj jeszcze mogę pójść? No dobra. To pójdźmy, zobaczymy. Wyczyszczę tutaj obóz kolejarzy, już sprawdzę wszystko. A potem do... Pójdziemy do obozu złomiarzy. O, tutaj jest jakieś przejście. I tutaj też można, dobra, najpierw może tu pójdziemy. Is Chief Kekaba with a warning about Sirket. Smoking ground of scorpions may be fun at first, but it can lead to addiction and death. Keep your pride. Tutaj kebab nadaje, żeby się nie narkotyki nie wciągnąć. Oho, cmentarz. Nie będziemy tutaj rozkopywać grobów. Dobra. To pójdziemy jeszcze tu. Jakaś fura.
Zajebista fura. Aha, puszka po kawie gotowa do detonacji. Okej, można to wysadzić. Jest trudne do rozbrojenia. Ale fura ekstra. Aha. Są jacyś... Dobra, ustawmy się. Bronson trochę z przodu. Angela też. Może tu się przestawmy. Skoczmo i Anaconda i ten... I ja tutaj. Dobra, tylko teraz jakoś trzeba ich tutaj zaatakować. Okej, to nie jest. Wszyscy są tacy sami. Dobra, tego może najbliżej. Dobra, dostał. Tryb reakcji. Tryb reakcji. Tutaj nie wiem, czy coś będzie widział. Może podejdziemy na razie tu. Aha, to jest Anaconda, to nie. Przepraszam. Tu damy. Koniec. Mariolka. Tryb reakcji. No. Pięknie. I załatwione. Kurde, szybcy są. Trzech zostało. Okej. Walimy w tego. Mamy dwa strzały. Pięknie. Bardzo ładnie. Teraz krzyk. Wycofujemy się na maksa. No, tu by się przydało za czymś. A, kurde. Nie chcę, żeby też za blisko tej fury się znalazła. Koniec. Skoczmo teraz. Może dajmy tu 7-5, tryb reakcji 5. Kucniemy, weźmiemy tryb reakcji. Teraz Bronson. To walimy oczywiście w tego. No, Bronson. I 4 punkty. Może się troszkę przesuniemy. Tutaj się przesuniemy. Teraz Angela. Został. Jeszcze jeden strzał. Dobra, załatwiony. Zmienimy broń. Ustawimy się tu. Kucniemy. I tryb reakcji. Teraz Mariola. Strzał. Tego bliżej. Pięknie. O. Weźmiemy to i tryb reakcji. Pięknie. Dobrze. Super, o to chodziło. Pudło, ekstra. Teraz drugi. O, dobrze. Oj, oj, oj. Poza zasięgiem. Podejdźmy trochę bliżej. O, muszę o jeden. O jeden. Starczy. Mam 7. Jeszcze mogę 1. Ok. I nasuwamy gościa.
Pięknie. Jeszcze jeden strzał. Pudło. Teraz Bronson. Chyba ma... rakietnicę ma. To nie. To się wycofamy. Ma 9. No strzał jest za 5. Dobra, tu się wycofamy. I mam jeden strzał. Powinno go załatwić. Spudłował. Teraz Angela. No, to już prawie goście nie żyją. Szkoda marnować amunicji. Po prostu mu przywalimy. No tak. Teraz będzie... Właśnie, Anakonda. Powinno się tutaj już z nim rozprawić ładnie. Bardzo ładnie. Tylko ta dostała trochę. No, to by było na tyle. W tym odcinku zapraszam na następny. Będziemy tłuc złomiarzy. Do usłyszenia.